Cześć, tu Ernest! Cześć, witajcie, ja jestem Holm. Po raz kolejny witamy was na naszej wyspie, na której sprawdzimy sobie wspólnie kilka ciekawych mitów, ale tym razem już na serio. Dodatkowo w tym tygodniu organizujemy kolejny giveaway na 3 pakiety startowe. Wystarczy zostawić dowolny komentarz, łapkę w górę i subskrypcję na naszych kanałach. I co najważniejsze, nie zapomnijcie wesprzeć swojego ulubionego twórcy w sklepie. Wyniki ogłosimy serduszkując i odpowiadając na 3 komentarze szczęściarzy. A zrobimy to w tą niedzielę. Już bez dalszego przedłużania przejdźmy do pierwszego mitu, który brzmi: czy nowy pistolet krzemieniowy może zmienić tor lotu? O, witam. No, witam. Bez dalszego przedłużenia sprawdzimy, czy nowy, w sumie już nie tak nowy, pistolet może zmienić tor lotu jakiejś osoby, która leci sobie tam lotnią albo armatą. No, zobaczymy. Dobra, skakuję. Skacz, Holm. Hyc. Trochę do dołu. Okej, okay, lecę. Okej, okay, uwaga. O! Kurde! O! Też poleciałem. No, tego nie było w planach. Wrzuciliśmy drugi czekaj, raz. Czekaj, czekaj, czekaj. Druga próba. Okej. Okay. Ale zobacz, bo ty nie tylko jakby odlatujesz, ale też tracisz lotnie. Tracę lotnie i jeszcze mnie odrzuca w kierunku, w który po prostu strzeliłeś. I tracę HP oczywiście. Także... No, warto wiedzieć. Slash mi jeszcze raz matą, dobra? Dobra. Wiesz co, to ja się położę tutaj po prostu, ty stań tutaj naprzeciwko, jak będę leciał na ciebie, to ty mnie dupnij. Dobra, przy okazji sprawdzimy jeszcze, czy można zmienić tor lotu osoby lecącej jako pocisk armatni. No i co? Dobra, to nie ruszaj się, ja wyculę prosto w ciebie i po prostu musisz mieć lefrex dobry. Okej, okay? Gotów? 3, 2, 1. Stop, dobra, teraz jest. Jestem dobrze? Mhm. Okej, okay, lecę. Jaka kuleczka, jak ping-pong. Dokładnie, ping-pong. O kurde, i to było fajne, to było fajne. Fajnie poleciałeś, no. To było super akurat. Piłeczka. Wynik tego testu pozytywnie nas zaskoczył. Okazało się, że jeśli trafimy kogoś na lotnik, to nie tylko go zrzuci, ale także spowoduje, że spadnie prosto na ziemię, a pociski armatnie odbijają się jak piłeczki do ping-ponga. Pora na już kolejny mit. Sprawdzimy, czy da się strzelić samego siebie, strzelając z góry nowym łukiem, który został dodany parę dni temu. Przechodzimy teraz do tematu nowego łuku i pierwszy mit brzmi: czy da się strzelić samego siebie, strzelając z góry? Także ja to sprawdzę. Na początku strzelam mocno, potem tak leciutko. Także co na to powiesz? Dobra, także... No, sprawdźmy to. Naciągam cięciwę i... Dup! Jup. Nie wiem, czy to wróci kiedykolwiek. Chyba za mocno strzeliłeś, wiesz? No tak, no bo maksymalnie. Dobra, troszeczkę słabiej. Te strzały nie wracają, ale co jak strzelimy naprawdę leciutko? Czekaj, tak teraz leciutko. Uwaga, hyc. O, wraca! Ty, wraca, pa. Jest, dobra, wraca. Leci? Leci, tak, leci. Leci. Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz, tylko teraz tak leciutko kompletnie, czekaj. O, dobra, to wróci. A jak nie, to jeszcze słabiej. Dobra, o! Przeniknęła po prostu. Wiesz okay, co? Czyli to działa tak, że jakby nie po można strzelić czasie... swojego kolega ani w ciebie, tylko po prostu może ci tylko wybuch zabić, nie? Tak, tak. Jakby nie można siebie w siebie trafić strzał po prostu. W takim razie. Dokładnie. I może wybuch tylko... zabija. No, tylko wybuch właśnie. O. Wygląda na to, że nie. Nasze strzały przenikają przez nas oraz naszych towarzyszy, ale sam wybuch nadal jest dla nas śmiertelny. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy zderzy się strzała i rakieta. Ja trzymam kciuki za to, że będzie ogromny wybuch, a wy? Przyszła kolejna pora, żebym wykazał się aimem. I tym razem będę musiał trafić w rakietę, którą strzeli Holm, moim łukiem. No, mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. No i zobaczymy, co się stanie. Dobra, strzelać? Leci. No, co jest? Wow. Nic się nie stało? Ej, bo wyleciała strzała z dymu. Trafiłeś? Tak? Do ciebie trafiłeś, czy nie? Chyba, weź tak mi się wydaje. Jeszcze raz, no. Okej. Bo to leci dosłownie obok mnie, tak jakbyś tu trafiał. A chodź tak? Na bliższy dystans po prostu, no. Na bliższy dystans, sprawdź. Okej. Dobra, to czekaj, to teraz idealnie w ciebie. I będziesz miał więcej czasu, żeby trafić, dawaj. Przenika po prostu. Przenika, tak, dobra. Holm, jesteś w innej drużynie, co nie? Tak, jestem w innej. Ostatni raz? No, czekaj. Kiwną główką, że nie. Nie chcę. O! Ładuję. Jup. Leci. Nie, nic się nie dzieje. Jakie uniki.
po prostu przenika teraz idealnie na rakiecie, jestem pewien tego. Niestety strzały, tak samo jak kula armatni, nie mają swoich hitboxów, przez co przenikają przez rakiety, a wybuchają jedynie po zetknięciu się z graczami i strukturami, dlatego już od razu wiadomo, że nie można byłoby na nich robić tak zwanego rocket ride'a. Okej, przejdźmy do kolejnego mitu. Krzak od jakiegoś czasu kompletnie redukuje obrażenia pierwszego strzału. Zobaczymy, czy jesteśmy w nim także bezpieczni przeciwko wybuchowym strzałom. O! Jesteś krzakiem, dobrze się składa, ponieważ w tym micie sprawdzimy, czy krzak redukuje obrażenia od wybuchu i uderzenia strzały, także możemy chyba zaczynać. No. I am ready. A ja nie właśnie, bo nie mam łuku. Już go biorę. Pan jest drugi jak coś? Pewnie, że tak. Okej. Okay. Mm-hmm. Dobra. Okay. Gotów? Mhm. Dobra, ci danie w ciebie, czy gdzieś obok? We mnie. Dobra, leci pierwsza strzała. O! O! Redukuje! Potężny krzaczek. Na krzaczku zawsze można polegać. Tym sposobem przechodzimy do już ostatniego mitu w tym odcinku. Czy papryczki przyspieszają chodzone emotki? W Fortnite jest parę emotek, które możemy robić, jednocześnie powoli chodząc. Papryczki za to przyspieszają ruch gracza o aż 40%. Dlatego sprawdzimy, czy działa to także na emotki. Co tak wolno, Holm? Ja bym trochę przyspieszył. No to proszę pozwolić mi zjeść papryczkę. No to smacznego. Okej. No niestety. Nie mogę szybciej tańczyć. Zobaczmy, co z tą emotką. To jest nowa emotka, która była dzisiaj w sklepie. Dla was wczoraj. Ona się nazywa Wymyślne Wigibasy. Niestety. Zobaczmy. Przyspiesza bieg, ale... No... Ale tańców nie przyspiesza. No niestety. No niestety, jesteśmy skazani na tą żółwią prędkość. I to tyle. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w Wyścigu Bojowym.